Witam Cię w kolejnej części kursu GitHub dla inwestorów. W tym module zajmiemy się analizą poważnych błędów i wykorzystamy do tego funkcję labelowania dostępną z poziomu portalu GitHub. Portal GitHub, funkcja labelowania, odnajdziemy ją bezpośrednio w zakładce Issues, gdzie Issue, przypominam, są to rzeczy zgłoszone przez członków zespołu lub przez członków społeczności do rozważania, do dyskusji w trakcie właśnie tworzenia projektu. Dlaczego moim zdaniem warto zwracać uwagę na właśnie labelowanie, a zwłaszcza na issue oznaczone jako bug, czyli jako poważne błędy, które muszą zostać naprawione? Może właśnie warto zastanowić się przed wyborem danego projektu i spojrzeć na niego pod tym kątem, to znaczy spojrzeć, czy posiada dużo zgłoszonych błędów, bo może okazać się na przykład, że część z tych błędów jest na tyle istotna, że po prostu wybranie takiego projektu w celach inwestycyjnych trochę mija się z celem. Warto również zwrócić uwagę, w jaki sposób zespół podchodzi do tego typu zgłaszanych błędów. Aby znaleźć błędy właśnie zgłoszone w ramach danego projektu, przechodzimy przede wszystkim na zakładkę Issues, a następnie wybieramy tutaj z opcji Label, wybieramy opcję Bug, podpisano właśnie Something isn't working, czyli coś tu jest nie tak w tym repozytorium. I tutaj widzimy, że w samym repozytorium projektu BIM mamy obecnie oznaczonych jako błędy 60 issue, czyli to jest dosyć duża liczba, pokaźna liczba wszelkich zgłoszonych tutaj issue oznaczonych jako błąd. Oczywiście nie wszystkie z nich są bardzo istotne, niemniej jednak zespół oznaczający jakieś issue jako bug ma oczywiście na celu to, że po prostu jest to na tyle istotne, że warto się tym zająć. Oczywiście tutaj mamy 60 tego typu błędów na 220 wszystkich zgłoszonych. Co jeszcze warto tutaj brać pod uwagę, to to, jak często te błędy są zgłaszane oraz jak dużo mija czasu od momentu zamknięcia danego błędu oraz jak długo te błędy są przechowywane w repozytorium i nic z nimi nie jest robione. Tutaj widzimy, że błędy w repozytorium pochodzą nawet z końca 2018 roku, czyli ponad rok czasu te błędy są znane zespołowi i nadal w projekcie występują. Jeśli chcemy zobaczyć, jak szybko, jak często te błędy są zamykane, można to zrobić poprzez przefiltrowanie sobie właśnie tych błędów oznaczonych tutaj jako zamknięte. Wchodzimy wtedy w takie issue i po prostu sprawdzamy, kiedy zostało zgłoszone i kiedy zostało zamknięte. Tu widzimy, że błąd ten występował na repozytorium 2 dni, także myślę, że jest to odpowiedni czas na właśnie naprawę tego typu błędów. Także tutaj korzystamy sobie z opcji zarówno Open, jako śledzenie w projekcie, który nas interesuje i dowiedzenie się, jakie błędy tutaj w tym projekcie występują, i weryfikujemy, jak zespół postępuje ze zgłoszonymi błędami poprzez właśnie wybranie tych zamkniętych błędów i porównanie czasu otwarcia i czasu zamknięcia. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na dyskusję prowadzoną w ramach poszczególnych błędów. Tutaj niestety na przykładzie BIM-a widzimy, że ta dyskusja jest bardzo ograniczona. Praktycznie członkowie zespołu na ten temat w ogóle nie rozmawiają. Natomiast dobrze świadczy o projekcie to, że mamy przypisane osoby do poszczególnego błędu. Oznacza to tyle, że ta osoba jest odpowiedzialna za rozwiązanie tego błędu. Jeśli chcemy zobaczyć, jak to wygląda na innym projekcie, to na przykład projekt Ethereum. I tutaj widzimy też labelowanie odpowiednie stosowane przez zespół. Mamy posortowane, pofiltrowane po właśnie błędach i widzimy, że tutaj w poszczególnych issue już mamy jakieś ślady dyskusji.
Także możemy być pewni, że w zakresie rozwiązania tego problemu już coś się dzieje. Oczywiście też zwracamy uwagę, jak poprzednio, na to, czy do danego błędu przypisana jest osoba, a to po prostu będzie miało wpływ na to, że ktoś bierze na siebie odpowiedzialność za rozwiązanie tego projektu. Także w tym odcinku to już wszystko. Podsumowując krótko, korzystamy z labelowania, wybieramy czerwone oznaczenie bug jako błąd. Następnie weryfikujemy, czy w kontekście danego błędu jest toczona jakaś dyskusja oraz czy do konkretnego błędu przyporządkowana jest jakaś osoba odpowiedzialna za rozwiązanie tego problemu. Dziękuję, cześć, zapraszam do następnego odcinka.